Sponsorem programu jest Bonimet, producent suplementu diety Pectobon, który pomocny jest w przeziębieniu i kaszlu. Dzisiaj jesteśmy w Pasiece. Gospodarzem Pasieki jest pan Edward Kaspera. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, czy to prawda, że polski miód jest najlepszy na świecie? Czy to prawda? No, uważam, że faktycznie polski miód jest najlepszy na świecie, ponieważ jest zbierany w cięższych warunkach niż na przykład w krajach o lepszym klimacie, cieplejszym klimacie, i w ten czas pszczoła nie musi się tyle napracować, aby go zdobyć i przynieść do ula. Miody czasami widoczne na półkach sklepowych są piękne, przejrzyste, klarowne. Czy taki miód, który kilka miesięcy, a nawet lat zachowuje klarowność, przejrzystość, to miód, który pan by spróbował? Uważam, że miód, prawdziwy miód, powinien być skrystalizowany. W zależności od gatunku, miód się krystalizuje po 2 tygodniach, po miesiącu. Czyli, proszę państwa, należy zastanowić się nad zakupem takiego miodu. Jak tu pan ładnie powiedział, no nie wiadomo, czy ta jakość jest właściwa. Na pewno miód powinien krystalizować. Produkcja miodu w Polsce oparta jest o normy prawne, które są bardziej rygorystyczne niż na świecie. Na przykład nie wolno miodu zbyt intensywnie podgrzewać i niszczyć jego struktury krystalicznej. Czynności te bowiem pomniejszają wartości prozdrowotne miodu. Polskie normy i polskie przepisy prawne są tak skonstruowane, że po prostu nie powinno się pewnych czynności wykonywać na tym miodzie, aby on swoją wartość biologiczną zachował. Po prostu no, utrzymywać go w naturze i ten miód powinien być czysto naturalny, tak. I w ten czas po prostu na pewno nie jest zepsuta żadna norma, bo to, co pszczoła przyniesie do ula, to jest po prostu czyste według wszelakich norm. Czy polski miód to miód prosto z natury? Na Podbeskidziu nie można zebrać na przykład typowo czystego miodu danego gatunku, bo jest urozmaicony teren, kwiaty, jak to można powiedzieć, którego pszczoły zbierają miód. I pierwszym takim miodem, no to jest na wiosnę miód kwiatowy, zebrany po prostu posadak i okolicznych i po prostu drzewach. A jak go odróżnić od na przykład innego rodzaju miodu? On jakoś wygląda specjalnie? Jest to miód jasno-żółty. Po miesiącu musi być na pewno skrystalizowany, jeżeli to jest miód prawdziwy. Jeżeli by były gdzieś po łacie rzepaku w okolicy, ten miód jest bardziej jaśniejszy, bo czysto rzepakowy miód jest całkiem biały i on krystalizuje się praktycznie po 2 tygodniach. Czystego miodu nie można zebrać, ponieważ tak, tak. Pszczoła lata w promieniu gdzieś około 3,5 km od ula i zbiera tam, gdzie jest najlepszy pożytek. No lipa, jeżeli jest lipa, występuje, no jest to miód bardzo ładny, taki złocisty. Z tym, że jeżeli nie ma na nią spadzi. Zazwyczaj jest po prostu na lipę, zdarza się spać i ten miód jest, nawet przybiera lekko zielonkawego koloru. Czysto spadziowy miód, który w naszych regionach tu może występować jako spadź liściasta, a także po prostu spadź iglasta. To jest już no, miód naprawdę taki spadziowy, czarny. Tak, to ten podobno właśnie działa bardzo dobrze, najlepiej na choroby układu oddechowego. Choć każdy miód de facto prozdrowotnie działa, jak już wspomniałem. Natomiast ten spadziowy właśnie jest taki deklarowany do chorób układu oddechowego. Słyszałem też o miodzie wrzosowym. Czy pan jakby spotkał z takim miodem wrzosowym? No są miody wrzosowe, są miody gryczane, tylko po prostu tu w naszych rejonach jest to praktycznie niemożliwe do zebrania, nie ma tych połaci tego, czy gryki, czy wrzosów. Ja uważam, że najbardziej wartościowym miodem jest właśnie ten miód pierwszy, ten wiosenny. Jest to zebrana cała natura wiosny, wszystkich kwiatów,
I dla mnie, chociaż klienci, jako klienci, wolą miody ciemniejsze. A dla mnie miód ten właśnie wiosenny, to jest po prostu miodem, którym się zawsze zostawiam najwięcej dla siebie. Miód stanowi bogate źródło mikroelementów, zwłaszcza wtedy, kiedy połączymy go z pyłkiem pszczelim i propolisem. Obecność tych substancji w organizmie jest niezbędna, choć ich rola nie do końca jest poznana. Miód może być używany w medycynie, może być używany do wspomagania leczenia różnych schorzeń. Jednym z takich schorzeń są schorzenia układu krążenia, bo miód po pierwsze poprawia krążenie wieńcowe w sercu, poprawia wydolność mięśnia sercowego. Niektórzy nawet używają miód w celu redukcji ciśnienia tętniczego krwi. Zwłaszcza, gdy ten miód połączymy z ekstraktami ziołowymi, z kwiatostanu, głogu, z mielisy, wtedy znakomity środek uzyskujemy, który znakomicie służy do redukcji ciśnienia tętniczego krwi. Taki środek z melisą i z głogiem, miód z melisą i głogiem, służy również bardzo dobrze do poprawy jakości snu. Usposabia do snu, działa wręcz nasennie. Miód to substancja, która stosowana jest również w chorobach układu oddechowego. Działa przeciwkaszlowo, rozluźnia wydzieliny. I tutaj ciekawa sprawa. O ile na przykład w chorobach układu krążenia miód miał lepsze działanie, gdy stosowano go powiedzmy sauté, czyli w całości, bez rozcieńczania, tak w przypadku chorób układu oddechowego lepiej działa, gdy się go rozcieńczy, czyli rozpuści w wodzie. A dlaczego? Dlatego, że jak miód się rozpuści w wodzie, to powstaje z niego woda utleniona. Czyli stosując taki roztwór miodu doustnie, płukając z nim gardło i pijąc go, działamy dezynfekcyjnie na nasze gardło, na naszą jamę ustną, która usuwamy w ten sposób i bakterie, i wirusy, i grzyby. Miód zyskał tak wielkie zaufanie u lekarzy, że jedno z amerykańskich towarzystw naukowych zarekomendowało go do używania w kaszlu u dzieci i w przeziębieniu i nawet podało określone dawki tego miodu. Zauważono, że on działa lepiej przeciwkaszlowo i przeziębieniowo niż te substancje, które obecne są w syropach, tak jak dextrometorfan, jak kodeina. To jest szczególnie w Stanach Zjednoczonych sytuacja ciekawa, bo amerykańskie organizacja FDA, czyli organizacja, która zajmuje się bezpieczeństwem leczenia i żywności w Ameryce, określiła, że dextrometorfan i kodeina nie powinno być stosowane u dzieci do lat 2. Natomiast miód jak najbardziej. Miód jest szczególnie przydatny w leczeniu właśnie dzieci i osób starszych. Miód pszczeli bardzo dobrze sprawdza się i znowu tutaj w połączeniu z różnymi ekstraktami roślinnymi. I klasycznym przykładem tego jest połączenie go z olejkiem koprowym. Miód koprowy, znany w medycynie niemieckiej produkt na bóle brzucha u dzieci i na przeziębienia u dzieci. Ale nie tylko olej koprowy. Bardzo dobrze komponuje się z miodem babka lancetowata, bez, a szczególnie korzeń prawoślazu. Te surowce zielarskie połączone w jedno dają znakomity lek, który wykorzystuje zarówno własności terapeutyczne miodu, jak i własności terapeutyczne tych substancji prozdrowotnych. Miód ma jeszcze jedną ciekawą właściwość. Otóż okazuje się, i to jest niesłychanie ważna rzecz, miód obniża poziom metali ciężkich w naszym organizmie. Metale ciężkie z pyłami, które gromadzą się w środowisku, działają na nas. I przykład tego, jak skuteczny jest miód, dało takie badanie naukowe przeprowadzone na dzieciach w Zagłębiu Legnickim. Dzieci te spożywały przez okrągły rok miód. Okazało się, że poziom miodu, poziom metali ciężkich na przykładzie ołowiu okazał się o 1/3 mniejszy niż przed tym eksperymentem z zażywaniem miodu. Pomimo tego, że na temat miodu napisano całe książki, on dalej jest nieodkrytym skarbem. W przypadku miodu, jak w przypadku żadnej innej substancji, sprawdza się to powiedzenie: dobre, bo polskie.